właśnie opuszczam. Właśnie opuszczam KDP, udaję się do Gandikotu, żeby zobaczyć ten wielki kanion indyjski. A tutaj zobaczcie, gdybyście chcieli przyjechać w te tereny i przyjść na dworzec autobusowy. Bardzo trudno jest rozeznać w autobusach, dokąd jadą i co, więc z mojego przewodnika ja bym zginęła. Ładny uśmiech, smile! Now we are on the way to Gandikot. I will catch tuk-tuk and motorikshaw. We will go to see Grand Canyon of India. Jedziemy tuk-tukiem do Gandikotu. Going with motorikshaw. Gandikot. Ok, dotarłam do Gandikota Fort. Strasznie słoneczko praży. Zrobię parę zdjęć i jedziemy dalej zobaczyć tą okolicę. Chodzę teraz po tym forcie Gandikota. Za mną wycieczka hinduska. Przyjechałam tutaj po to, żeby zobaczyć Grand Canyon, ale tu jest fort, no to dobra. Wlazłam na górę, ale to jest fort, nic nie widać, tylko takie okieneczko malutkie. Muszę się wspinać na palce, żeby coś zobaczyć. Tu jest jakiś meczet, Juma Masjid meczet. No dobra, idziemy. Słońce daje niemiłosiernie, strasznie grzeje. O, więc tak, na główkę. Teraz to się przydaje do pata. Co zauważyłam, że coraz mniej dziewczyn tutaj w Indiach nosi chustki, te dupaty, czy tam jak one to nazywają. Ale właśnie jak słoneczko przygrzewa, to się przydaje. Gandikota Great Canyon. Słońce praży bardzo mocno. The sunshine is so strong. I'm wearing scarf with water and glasses, so yeah, it's very hot for me at that time. So it's beautiful here. Maybe when I'm recording now, you can't see that, but yeah, it's really, really beautiful. So you can do a trekking. Yeah, there is a lake. So we have a motorikshaw. We will travel on the and do quick round, quick tour. Naprawdę pięknie. Tu jest naprawdę pięknie. Można tu spędzić dużo czasu wędrując po tych pagórkach. Tam jest w oddali jeziorko. A my chyba zrobimy tylko taką rundkę tuk-tukiem. Jest za gorąco, żeby teraz wędrować i nie ma się gdzie zatrzymać. Więc tak po prostu na chybcika tylko. Ale jest to imponujące miejsce dla miłośników natury. To jest właśnie ten kanion, wielki kanion w Indiach. Grand Canyon. Jedziemy do Kurnul. Zajadam takie w gazecie. To są orzeszki na parze. Peanuts, newspaper, we're going to Kurnul, crazy ride, I'm enjoying my holidays. Somebody...
Dotarliśmy do Kurnul. Kurnul zachodnie, część Andhra Pradesh. A teraz idziemy szukać hotelu. O, ja widzę już jakiś na horyzoncie. Jesteśmy w hotelu na miejscu. Jak się strasznie brudna czuję, zakurzona. Zaraz jakiś prysznic i Wi-Fi. I będzie kontakt ze światem. Free Wi-Fi. No nie free, bo za to wszystko trzeba zapłacić. Niedrogo. W sumie za niedrogo. Także może być teraz chillowanie. Jutro jedziemy rano do Sri Sailam. To jest taki kurort w górach. Tam jest zapora wodna. Także zobacz, to jest cel. Docelowo Sri Sailam był w planie. Także jutro z rana tam jedziemy i zobaczymy, ile to warto. Jak na razie to no, Gandikota nie zawiodła mnie. Po drodze, no co, marmurów dużo, te kamieniołomy, marmury dookoła. Ludzie po prostu te marmury, tak jak zwykłe kamienie, budują sobie z nich chodniki, murki, no pełno, to jest zagłębie marmurowe między Kadapą a Kurnul. Dużo jest muzułmanów, wyznawców islamu, także meczetów bardzo dużo, no zupełnie inne Indie. Tak, i bardzo gorąco, sucho i gorąco, więc idę zaraz pod prysznic. Włosy to mam jak siano, całe w kurzu. No, fajnie, że można na chwilkę odsapnąć i jutro dalej.